Nienaelektryzowane balony po prostu wiszą obok siebie. Elektryzujemy balony, pocierając je kawałkiem materiału. Balony odpychają się od siebie, ponieważ otrzymały ładunki tego samego znaku. Widzisz? Mhm. Moja obojętnie naładowana ręka przyciąga ujemnie naładowany balon. Nienaładowana plastikowa rura nie przyciąga kawałków papieru. Ładujemy ją przy pomocy tarcia o kawałek materiału. Teraz skrawki papieru są przyciągane przez ujemnie naładowaną rurę plastikową. Nie muszą być one wcale naładowane. Mówimy, że ulegają one polaryzacji. W obojętnych elektrycznie skrawkach są ładunki dodatnie, jak i ujemne. Jeśli laska jest naładowana ujemnie, dodatne ładunki w skrawkach są przyciągane, a ujemne odpychane. To samo dzieje się również w przypadku kawałka waty. Nienaładowana plastikowa rura nie przyciąga się z kawałkiem waty. Za to po jej naelektryzowaniu przy pomocy kawałka materiału jest ona widocznie przyciągana. Zjawisko to występuje również w przypadku pustej, aluminiowej puszki po napoju. Nienaelektryzowana rura nie przyciąga puszki. Za to już naelektryzowana rura przyciąga aluminiową puszkę, ponieważ ładunki w puszce przesuwają się i wypadkowa siła jest przyciągająca. Ładunki w balonie oraz strumieniu wody nie przyciągają się, będąc obojętne. Za to po naelektryzowaniu balonu poprzez pocieranie o materiał, dodatnie ładunki z obojętnego strumienia wody zostają przyciągane przez ujemnie naładowany balon. W normalnych warunkach folia nie przylega do ściany. Lecz gdy przyłożymy ją do ściany i będziemy pocierali energicznymi ruchami plastikową rurą, folia będzie przywierała do ściany. Na skutek pocierania elektrony z folii przechodzą na plastikową rurę. Rura elektryzuje się więc ujemnie, a folia dodatnio. Taki sposób elektryzowania nazywamy elektryzowaniem przez tarcie lub pocieranie. W atomach ściany natomiast następuje zdeformowanie powłok elektronowych. Elektrony w tych atomach przesuwają się bliżej folii i przyciągają się z dodatnimi ładunkami folii. Co prawda dodatnie jony ściany odpychają się z dodatnimi ładunkami folii, ale odległość między nimi jest większa, więc siła odpychania jest mniejsza niż przyciąganie. W połowie długości jednej ze słomek przymocowana jest za pomocą taśmy klejącej nitka, umożliwiająca zawieszenie układu oraz zapewniająca swobodny obrót słomki. Obie słomki, będąc obojętne, w żaden sposób nie oddziałują na siebie. Pocieramy obie słomki o kawałek materiału. Następnie zbliżamy je do siebie. Słomka zawieszona na nitce wykonuje szybki obrót, uciekając przed słomką trzymaną w ręku. Gdybyśmy teraz przyłożyli owy kawałek materiału, którym elektryzowaliśmy słomki, obserwowalibyśmy reakcję przeciwną, czyli przyciąganie się naelektryzowanych ciał. Pasek aluminiowej folii zaginamy w pół i zawieszamy na przykład słomkę. Aby naładować nasz elektroskop, pocieramy plastikową rurkę o materiał i dotykamy folii, aby przekazać ładunek listkom elektroskopu. Po dotknięciu listki zaczynają się rozchylać. Elektroskop po dotknięciu palcem się rozładowywuje. Dzieje się tak dlatego, że ładunek zgromadzony na listkach elektroskopu rozchodzi się po ludzkim ciele.
Let's go sunning. It's so good for you. Let's go sunning. Neath the sky of blue, greet the sun every morn. Feel as free and happy as the day you were born. Let's go native. Sun your cares away. Be creative. Learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's given happiness to everyone. So let's go sunning. Cares away, be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's given.